Po ceremonii ważenia dzisiaj mam okazję porozmawiać o gali w Łomiankach. Kolejna gala w dość krótkim odstępie czasu, teraz gala numer 10. Logistycznie to ciężko jest pogodzić tak szybko obie gale, prawda? Mamy wprawę już to ileś lat trwa. Mamy bardzo dobry team, zawsze to podkreślam, bez teamu, bez ludzi przyjaznych nam, współpracujących z nami, na pewno by się to nie udało. W tej chwili gala w Łomiankach na pewno zaprzęta Wam głowę, no ale też już wiemy, że na pewno pomagacie przy kolejnej gali MV Promotion, także mocno napięte kalendarze. Tak, tak, tak. Nie ukrywam, że za każdym razem, jak się spotykamy i rozmawiamy o gali, która będzie jutro, ja już wyprzedzam działania co najmniej o 4-5 miesięcy do przodu. Zapewne za wiele powiedzieć nie możesz, ale kolejne gale już gdzieś tam w planach są. Początek roku zapewne będzie mocnym uderzeniem. Będzie już, mam dopięte, pierwsze miasto mam już dopięte, drugie jest bardzo chętne i ukrywam, że chętnie wracamy na stare śmieci. To jest miasta, które sprawdziły się jako współorganizator. Chętnie nas też tam widzą i chętnie my też tam przyjeżdżamy. To jest ważna rzecz, bo Tymek z Boxing Promotion pozna się z dobrej strony, to łatwiej później o kolejne gale, o kolejne widowiska, no i o kontakty, które są tak naprawdę niezbędne w tym biznesie. Kontakty zostają, dobre imię i dobre wrażenie, które zostawiamy po sobie jest, dlatego jesteśmy któryś chyba trzeci czy czwarty raz w Łomiankach. Miasta, z którymi współpracujemy, chcemy, żeby to było cykliczne, jest to wtedy interesujące dla kibica bokserskiego, jak i dla nas też łatwiej robić to drugi, trzeci, czwarty raz w tym samym miejscu. No i ta mapa jakby miejsc w Polsce trochę się kurczy, no bo już w dużych miastach gościliście. Gościmy, ale nowe miasta się do nas zgłaszają i chcą, widząc naszą pracę, pracę również Was, dziennikarzy, kibiców, chcą nas jeszcze oglądać ponownie albo zawitać, żebyśmy zawitali tam jeszcze raz. No ale to nic dziwnego, bo tak naprawdę to jest duża promocja dla miasta, gala boksu, gala w ogóle sportów walki, jaka by nie była, na pewno przyciąga rzeszę kibiców, no i zaciekawia osoby, które są w danym mieście, także to jest jakby połączone przyjemne z pożytecznym. No bo promujecie to miasto. Tak, masz rację. Boks jest, ma to do siebie, że fajnie się go ogląda na żywo i później za drugi raz oglądając możemy analizować, czy werdykty, czy ta walka była czysta, czy no, to powoduje, że oglądalność trzykrotnie wzrasta na koniec roku. Pewnie mi nie zdradzisz, kiedy kolejna gala Tymeksu. Na wiosnę już mamy podpisany kontrakt z miastem i będziemy tam realizowali. Będzie mi naprawdę bardzo ponownie miło Ciebie tam gościć i wszystkich kibiców przed telewizorami, jak i na trybunach. Ciebie w takim razie serdecznie pozdrawiam, no i czekam z nieciekawością na informacje co do zamiaru. Wszystkich kibiców serdecznie zapraszam.